Witajcie, witajcie kochani, z tej strony Beata Nowotnik i dzisiaj chciałabym, żebyśmy wspólnie sobie porozmawiali o tym, jak zjednać sobie przyjaciół, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Według Dale'a Carnegie, ja w ostatnim czasie dość mocno zafascynowałam się tą książką, ponieważ bardzo mi zależy na dobrych relacjach z ludźmi, dobrych kontaktach i szukałam takiego sposobu, zastanawiałam się, co zrobić, żeby wydawało mi się, że mam dobre relacje, żebym je miała jeszcze lepsze. Tu można powiedzieć w takim aspekcie życia codziennego, społecznego, ale także w moim przypadku też życia biznesowego. Czyli bardzo, bardzo ważny aspekt komunikacji, takiego ważnej relacji i zjednywania sobie ludzi, żeby ci ludzie zawsze, na przykład wypowiadając słowo Beata Nowotnik, myśleli o mnie dobrze, żebym się im kojarzyła jak najlepiej. I słuchajcie, nie zawsze tak było. Muszę wam powiedzieć, że generalnie jest tak, że staram się być osobą taką otwartą, uśmiechniętą, zadowoloną, otwartą na ludzi, ale nie unikałam też krytykowania i tak jakby narzucania osobom swojej woli. I po dłuższym, ja tego w ogóle nie widziałam. Ja tego nie widziałam, bo mnie się wydawało, że przecież ja chcę dobrze. A przecież ten ktoś no, mógłby zrobić tak, jak ja myślę i byłoby najlepiej. I no, czasem mi się nie podobało, że ktoś może zrobić to inaczej. I stąd moje drążenie tematu. I muszę wam powiedzieć, że wpadła mi w ręce ta fantastyczna książka. Ja wam już ją pokażę. Zobaczcie, Dale Carnegie, jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. I muszę wam powiedzieć, że czytam tą książkę już po raz drugi, ponieważ poczułam taką potrzebę dalej przypominania sobie. Zresztą Carnegie mówi o tym, że jeżeli potrzebujesz i chcesz zależeć na relacjach z ludźmi, to przeczytaj tą książkę raz, wróć do niej drugi raz, wróć do niej trzeci raz, zaglądaj do niej przynajmniej raz w miesiącu, raz w tygodniu, odświeżaj sobie. I muszę wam powiedzieć, że Carnegie rozpoczyna tą książkę od takiego tytułu: jak chcesz zebrać miód, nie przewracaj ula. I tutaj porusza kilka aspektów w tym rozdziale i mówi o tym, że nie zrzędź, nie krytykuj, nie osądzaj, nie narzucaj swojej woli i muszę wam powiedzieć, że doskonale się z nim zgadzam. Jeszcze tu zrobiłam sobie notatki po to, żeby wam też to przybliżyć i muszę wam powiedzieć, że nie wiem jak wy, ale ja w tej chwili jestem na takim etapie życia, że wsłuchuję się w ludzi, staram się z nimi rozmawiać, ale jeżeli widzę, że ta osoba nie robi nic ze swoim życiem, tylko cały czas jest marudna, zrzędzi, nie chce tego zmienić, to jakoś tak przychodzi taki moment, że nie bardzo mam ochotę na rozmowę z taką osobą i utrzymywanie kontaktu. Jeżeli chodzi o taki aspekt jak krytykowanie, to co wspomniałam, miałam takie zapędy, że krytykowałam, oceniałam. Nie mówię, że już teraz jest idealnie, ale bardzo się staram zwracać na to uwagę i nawet jeżeli zachowanie jakiejś osoby mi się średnio podoba, to staram się zrozumieć, dlaczego ona tak postępuje, dlaczego no, tak w ten sposób podchodzi do tej sprawy. Nawet jeżeli mi się to nie podoba, to po prostu chwytam się za język, mówię, ok, nie krytykuję, nie moja sprawa, każdy decyduje za siebie. I nie jest to proste i muszę powiedzieć, że cały czas nad tym pracuję. To jest moment, taki aspekt mojego życia, gdzie pracuję nad nim. I muszę wam powiedzieć, że Carnegie tu pisze, że krytyka jak oswojone gołębie zawsze wraca do domu. Czyli jeżeli ty będziesz krytykował, to ta krytyka także wróci do ciebie. Każdy decyduje za siebie, czy krytykujemy, czy nie krytykujemy. Ale generalnie z mojego doświadczenia i z tego, jak teraz staram się postępować w relacjach z ludźmi, dużo bardziej mi się opłaca, jeżeli tego nie krytykuję, nie ciągnę tematu, przemilczam pewne aspekty.
I to, co jest bardzo ważne, żeby nie sądzić, żebyś nie był sądzony. Jeżeli coś Ci się nie podoba, zachowaj to dla siebie, nie oceniaj. I tak jak jeszcze raz powtórzę, nie jest to proste, wydaje się, że łatwe, ale nie jest to proste. To, co teraz mi się fantastycznie sprawdza, to w kontaktach z ludźmi chwalenie i docenianie tego, docenianie tej osoby. I zauważyłam, że jeżeli komuś tak szczerze powiem jakiś komplement, czy docenię tą osobę, to zupełnie inne relacje się między nami wytwarzają. Wytwarza się taki fajny klimat i nawet jeżeli ta osoba robi po swojemu i przychodzi taki moment, że wiem, że ona nie ma racji, zostawiam, nie moje to życie, czy nie jestem od tego. Natomiast zauważyłam przez chwalenie, docenianie, uśmiech, dowartościowanie tej osoby dużo bardziej zyskuje. Teraz, kochani, rozpoczynam taki cykl właśnie tych spotkań z książką i jeszcze raz Was namawiam do tej lektury. Będę co jakiś czas nagrywać takie filmy właśnie dotyczące takich ciekawych fragmentów w tej książce i chętnie się z tym będę z Wami dzieliła. Napisz mi w komentarzu, czy to, o czym teraz rozmawialiśmy, jest dla Ciebie ciekawe, interesujące. Dla mnie to bardzo ważne, czy idę w dobrym kierunku, czy to, co robię, daje wartość Tobie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Pa, pa.